Pani Hanno, ja ostatnio akurat trafiłem na powtórki rodziny zastępczej i czy są jakieś, mogę widzieć podobieństwa między Pani postaciami z obu tych seriali? Ja się obawiałam tego, że to może jest blisko, ale to już w poprzedniej serii, że to blisko Jadzi, to znaczy ze względu na kresowość, powiedzmy, akcentu i tego, no ale no trudno, no troszeczkę mam zmieniony, w Jadzi wyglądam jednak troszkę inaczej, miałam taką swoją słynną perukę, która ze mną przez te lata była, tutaj powiedzmy na troszeczkę tego, poza tym jestem matką dorosłego syna, mocno dorosłego, który, prawda, żona jego, czyli moja synowa w ciąży, jesteśmy w leśniczówce, którą w bardzo zaradny sposób zamieniamy na hotel dla zagranicznych myśliwych, także no, dużo jest takich świeższych tematów. No, na pewno aktor się zawsze boi, że gdzieś tam te postaci są podobne, zwłaszcza, że jak charakterystyczne role, to że może tam gdzieś coś być podobnego, ale też trudno odmawiać, jak się widzi i czyta tak fajnie napisane odcinki, takie postaci krwiste, taki koloryt lokalny, który ja uwielbiam, właśnie taki film jak Blondynka z rozmaitością wątków i tego. My jesteśmy częścią, mówię my, jako rodzina Augustików z synem Michasiem, jesteśmy tu częścią tej całej układanki lokalnej, tych wszystkich, no bo wszyscy, jakby te wszystkie wątki się składają na pełny obraz Majaków i serialu Blondynka 2. Także no, z rozbawieniem obejrzałam pierwszy odcinek. Akurat nas jest mało, naszych tutaj Augustików, ale ale serial mi się podoba, to znaczy ja czytałam i tak cały scenariusz, nie wchodziłam tylko w swoje tam kawałeczki, a przeczytałam oddechy, dodechy, wszystko, także wiedziałam, co się będzie działo, ale zawsze inaczej jest na ekranie i podoba mi się i szczególnie właśnie myślę, że zadowoli widzów pod względem pejzażowo, prawda, malowniczym i naprawdę dialogi są bardzo pisane, no jak za dawnych, dobrych czasów. No, jeśli czytała Pani cały scenariusz, to czy jest jakaś postać, którą wolałaby Pani grać? Może kurczę, jednak tą blondynką chciałabym być. No tak, blondynką każdy chciałby być. Nie, no blondynką już dawno się wyleczyłam z bycia piękną blondynką. Natomiast to jest jednak druga seria. Już wiedzieliśmy, co my mamy grać, jakie postaci. To było tylko ciekawe, co tam się dalej będzie działo, jakie nowe wątki dochodzą. No jest dużo nowego, choćby cały wątek właśnie artystki, która gdzieś tam, prawda, każdy się porównuje z naszą wielką Violettą Villas i myślę, że takie te podobieństwa są celowe, nieprzypadkowe. No jak to w wypadku drugich serii, drugich następnych odcinków, to już jest coś bliskiego, temat bliski, reżyser, operator ci sami, takżeśmy takie spotkanie rodzinne po 3 latach, ale myślę, że było warto.